Sony, kurwa! Richardisonem, kurwa! Podam się teraz ręki. Ja chciałbym wnieść do organizatorów o to, że trzecie miejsce powinno być ex aequo. Kurwa, i ty chcesz ten puchar? Kto to zrobi? Musimy zresetować. Ja pier... Ale wstyd. Dobra, ale nie no, puszczam grę. Witam bardzo serdecznie na oficjalnym losowaniu pierwszego w historii firmy WKG turnieju w EA FC 24. Chyba tak się ta gra teraz nazywa. Niestety na licencję EA nie było stać i troszeczkę się pozmieniało. Jesteśmy w składzie, ja nie wiem jaki mam udział w tym turnieju, ale załóżmy, że jestem jego patronem, oraz organizatorzy Szymon i Bartosz, czyli dział IT WKG. Jako że jestem patronem, to będę losował. Jeden z organizatorów, najmłodszy, będzie lotował. No i lecimy. Pierwsza para, losujemy parami, czyli pierwsza para, pierwszy i drugi zawodnik. I pierwszym zawodnikiem pierwszej pary jest trzymający aparat Kozlo. A Kozlo zagra swój pierwszy mecz. To będzie 1/16, tak? Bo jest 16 zespołów. Czyli w 1/16 Kozlo zagra z Piotrek Kowal, pracownik działu logistyki. Oni tam coś grali sporo ostatnio. Wczoraj pierwszy raz chyba widziałem Piotrka tak długo w firmie, bo po 18 jeszcze tu siedzieli. Druga para, co oznacza, że zwycięzca tego meczu zagra ze zwycięzcą meczu, który teraz wylosuje. Pierwszym zawodnikiem drugiej pary jest Zakrzew. Czyli będziesz miał szansę zagrać z Zakrzewem, jeżeli uda ci się pokonać Kowala. A Zakrzew w swoim meczu będzie musiał zmierzyć się z Benzą, którego nie ma tu dzisiaj, bo jest w górach. Co oznacza, że ma walkovera. Lecimy dalej. Trzecia para. Bedeł. A wiecie, kogo dzisiaj nie ma też? Bedeła. Czyli Bedeł zagra z Szczepanem. Także największy z najmniejszym. Czwarta para. Minion. Nie wiem, kto to. To też nie wiem. Z magazynu. Minion zagra z Daya Destroyer. O tak. Dobra, mamy już cztery pary. To ciekawe. Lecimy z piątą. A tam Długi zagra z... Długi chyba nie umie grać. Mógłbym go wylosować. Sklejarka automatyczna 2115. Nie, dobra, jednak nie mam prawa znać tych ludzi, sorry. Nie wiedziałem, że można sobie niki wymyślać. Szósta para. Mati ze Szwalni. Ale to Zakrzew musiał tak zapisać, bo po prostu nie wiedział jak inaczej. Mati ze Szwalni zagra z Derby. Czyli drugim ze współorganizatorów siedzącym tutaj. Dziewiąta para. Dziewiąta para przed nami i pierwszym z jej reprezentantów będzie Pączek. Ale bym chciał na sikorę trafić. Łysejko, reprezentant działu marketingu, który jest na szkoleniu aktualnie i jest duża szansa, że nie będzie mógł zagrać. Kolejna para. Łysy z Maga. On wygląda jakby grał w FIFA, więc nie chciałem go trafić. Zagra z Krystianem, reprezentantem Szwalni, dokładniej stołu krojczego. Ile my tu już mamy osób? Tu już jest 16, mamy jeszcze 4 karteczki, czyli 20, zgadza się. Czyli 4 osoby musiałyby nie grać, żeby to się tak zgadzało. No. Widlak WPR. Reprezentacja magazynu, jak mniemam. I Widlak WPR zagra z Magdą. No i ostatnia para. Muszę, mnie tam nie ma. Nie no, jestem. Daję. Szkoda, że Saker nie gra, jakby to był Saker. Totalnie byśmy. Z Bartkiem. No i co? Mamy wszystkie pary rozlosowane, wszystko widzicie teraz na ekranie i z tego co mi wiadomo, to mecze 1/16 finału nie będą nagrywane, bo byłoby po prostu za dużo materiału, więc myślę, że teraz widzicie kto wygrał, a kto przegrał i zapraszamy na ćwierćfinały. Dobra panowie, kamień, papier, kto pierwszy wybiera? 3-4. Proszę bardzo, losujemy. Chester United. Chelsea. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A.com, na którym możecie w fajnych cenach kupić sobie nowego Cyberpunka, Phantom Liberty, FC24, w które dzisiaj gramy, i Mortala, Mortal Kombat 1, w który graliśmy ostatnio. Bardzo fajne cenki, a jak będziecie mieli subskrypcję G2A Plus, to te ceny będą jeszcze fajniejsze, więc polecanko. Dodatkowo macie kategorię Random Keys, gdzie po zakupieniu takiego klucza dostajecie grę niespodziankę i cieszycie się nową, zaskakującą gierką. Link do G2A macie oczywiście
oczywiście w opisie filmu i w podpiętym komentarzu. Szybkość pana padaka totalnie. Nie czuć tej gry. Gracie, jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi w tej FIFA. Panowie, podajemy. Oj, chuj. Patrz, o, cyk. Cyk. O chuj. Testowy strzał. Do wygrania złotej gały. Ale sprawdzałem. Pamiętaj, żeby się nie stresować. Co? Żeby się nie stresować. Okej. Okay. Dawaj, czekamy, jak nie ma. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Pali mnie. Ale farmaca, nie. No dlaczego go nie przyjąłeś? A, o kurwa. Łap to kurwa. Dobra, trzeba uspokoić. O kurde, czy w ogóle ta piłka w tych lata? Jak się obrócił, jest cielem. Wow, kurde. Jezus. Ja nie wiem, jak zdobywam i tracę piłkę, nie? To jest... Sterling! Ja pie... Nie! O kurwa, dałem tak ciała. Ojajajajaj! Wow, no tutaj... Porobi. No już nie krakałem. O kurwa! Co podał? Do kogo ja pierdolę, nie! Oj, jak głupoty robię. Ale jestem niszczony, nie. Jesteś słaby, a nie niszczony. No właśnie, where? Kamy. Poszedł. Ciepło mi się zrobiło. O kurwa, ładne to na mnie. Ty chcę zrozumieć, co robisz, że oni tak się plątają. Dobry lot. Dawaj, daj. Tu spokój, kurwa. Chłopaki! Nie! No dobra, nie no, to jest mój błąd, super ofensywny. Tutaj to już totalne oddanie za darmo, brameczki. No dawaj racę, Ale poszedł, Bruno Fernandes. Ty no, dłużej buduj tą akcję, buduj to napięcie. Dobra, to jest ten moment, ostatnie 5 minut, nie? Czaisz? I jeszcze ci strzelę jedną bramkę przynajmniej. Zostawię tylko napastnika, mogę iść. Ty, ale to jest moje pole, dlaczego to jest więcej twoich? Oj. Ale w ogóle on sam strzelił, nie? Leska. Tam nie, a faul nie było. Honorowy. Ostatnia akcja. Daj mu na zimno. Czy na 6 będzie? Będzie. Dzięki. Spotykamy się tutaj, co koleżko? Nie spodziewałem się, że tak szybko. Puchar dla zwycięzcy. To jest ta replika pucharów w Champions League? Tak. Tottenham. Zajebiście. Flipperze. Pokaż Lukama, jak będzie Harry. Liverpool. Jest. Zajebiście. Jeżeli macie ziomeczka, z którym gracie w FIFA, to zawsze to jest. To jest ogólnie system tak działa, nie? Że jest jeden ziomek, który ogólnie wciska od razu gotowy i jest ziomek, który po każdym klika i sprawdza tempo, wszystko. To jest turniej, kurwa. Normalnie tego nie robię. Ale wyczułam w tobie wewnętrzny stres. I to, że masz wątpliwości. Że jest i twoja głowa mówi ci, że przejebiesz. Ty zawsze tak pierdolisz, a zawsze i tak później dostajesz. W ogóle nie uważam, że zawsze. Grajmy. Dobra. Ale jak się patrzy z boku, to jakoś chyba inną kamerę daliście. Tak. Nie tam taktyczną, zjebaną. Najgorsze w tym, że kiedy się tryharduje, to nie ma w ogóle kontentu. Oglądaliście twoje 5 minut? Wy nie możecie grać dla zwycięstwa, tylko wy musicie grać po to, żeby był lepszy content, żeby watch time. Jakieś wnioski wyciągajcie z tego, co oglądacie.
Masz, oddałem ci po prostu. Ale właśnie to jest to! Że niepotrzebnie chcę robić sobie aż taką przewagę. Ale to ja gram. Ja gram, ja muszę go mentalnie zniszczyć. Ej, wygrałbyś twoje kółko. Bęk, bęk! I on myśli już tu. A i myśli sobie, wiesz, udało mi się, nie? Ni chuja. Ej, wyobraź sobie, że byłbyś teraz w składzie na MOW 2 ekipy. Z Michu kontrabasem byś grał. To nie byłoby cię tu. Ale teraz gram prawie, że w MOW. Ale... No tak, ale nie byłoby cię tu, gdybyś... Ale wolę być tu. Wygrał twoje 5 minut. Ale właśnie ja wolę być tu. Ale gdy... Ale ja nawet nie myślałem o tym, żeby wygrać twoje 5 minut. Alternatywny Zakrzew wygrał twoje 5 minut. Ale ja nawet nie chcę być alternatywną dla Zakrzewa, kurwa! Kurwa, ja chcę wygrać, kurwa, ten turniej zajebany, kurwa! Richarlisonem, kurwa! To na WKDzik będzie, tam gdzie Zakrzewa nikt nie lubi. Tak. Za to zajebany. Właśnie, tak, za to, że jestem chujozą. Jakiś czas na refleksję był, czy coś? Jest. Zajebiście. Nie podam ci teraz ręki. No to nie. A ile razy myślicie o Imperium Rzymskim? 35 razy na dzień. Ostatnio praktycznie ile cały razy czas. O tym myślicie, czy jak to działa? Czy na przykład Zakrzew, ty myślisz i pytasz Bartka, co sądzi w tym momencie o tym? Nawet nie pytam. Nie pytam. Ja po prostu wiem, że on o tym myśli. Widzę go. O kurwa, tego nie widziałem. Taki protip. Usłyszałem, że widzisz go i wiedziałem, o kim, kogo widzisz. No. A ja spojrzałem na innego, na tego, którego nie patrzyłeś. No wiem. Dlatego mu podałem. Bo nie patrzyłeś na ogół, tylko na tego jednego. Ja myślę akurat, że to był fart. Nie? Też tak uważam. Myślę, że nie korzystam. Ale serio? Zajebiście, że ty tak myślisz. Mógł dowinąć. Kurwa! O kurwa. No kurwa, jaki wylew, wysz... Wciskam w ten... Wykop, kurwa, on się kładzie. Marzenia, leźmy w gruzach. Szacunek. Siła i panów. No i przechodzimy do trzeciego meczu, tak? Papier, kamień, nożyce. No, proszę. Gratulacje. Jezu, będzie na poli, czuję to. Nie, ja czuję, że też jakieś tam... Wired. No Jezu, Chelsea. O kurwa. Podarowałeś mi tą bramkę. Teraz musisz oddać. Przegiąłem pałę teraz. Przegina pałę to Neuer. No nie, kurwa! Wylew za wylew. Wow! Jest. Kurwa, farfocel taki, no ale... O kurwa! Nie wierzę w tą grę. Dominuje. Na farcie to było akurat. Już łapię wszystko. Ale... Wynik dla Bayernu 4-2. Ostatni meczek w ćwierćfinale. Chłopaki, papier, kamień, nożyce, kto pierwszy losuje? A, chcesz pierwszy? Dobra, mogę pierwszy. No dobra. Intermediolan. Atletico Madryt. No ale... No to będzie ładno. Życzcie. Damian, wierzę w ciebie. Co też w ciebie wierzę. A dalej uważasz, że jesteś najlepszy w FIFA z całej ogólnie firmy i... Myślę, że pokazała ta sytuacja, że chyba nie. Tak, no też mi się tak wydaje. Załamał się trochę. Kurczę, widać, że... Damian był bardzo pewny siebie kiedyś tam, nie wiesz, mówił. A teraz to... tutaj zobacz, ja... już tutaj Łukasz no, atakuje. No co on w ogóle robi, nie? On wiesz, on ale już... Damian myśli, czy może konstruować tą akcję, zobacz, o już gubi piłkę. Co to jest w ogóle za ten? Kurwa, i ty chcesz ten puchar? Ile razy go dotknąłeś? Bo ja chyba z 35. To klątwa, nie można dotykać. No właśnie, nie, no ja tak... możesz przegrać finał, tak? O kurwa, jest... na pewno twoje... Brawo! Ale no tak i to jest mental zwycięzcy! No. Kurwa! Widzieliście co się działo, że on prawie stracił bramkę?
Dwie minuty dosłownie minęły. On po prostu nie dał się sprowokować tym, że ja mu pierdoliłem, że kiedyś był najlepszy. I on chce teraz właśnie pokazać, że on jest dalej najlepszy. I spójrzcie na to! Iż drugą i pak! No co to nie, jest? No. Nie no, opacje na stojąco, proszę państwa! No, oj, damy na ostry wrok się kurwa, schował. Już po wszystkim. Oj, ale to nie, to widać, że zobacz co on robi, przecież on nie poradzi. Ale ja myślę, że to tak po prostu Damian ma, nie? 20 minut pierwszej połowy, 20 minut drugiej połowy się odpali, a potem nic. Kurwa, niby zrobili tu jakieś zmiany, wiecie, że teraz niby ten wolny, jak wcześniej był, była ta piłka w kółeczku, to teraz jest w kwadracie i myślisz sobie, ło kurwa, ale gra jest kurwa potęgą, nie? Że, ale kurwa rewolucja, że to na pewno jest coś innego. Chuja, to nic nie jest nowego, co nie? To tylko producenci tej gry chcieli wzbudzić w tobie ekscytację po prostu nową rzeczą, którą ty widzisz w tej samej grze. I nie chcesz kurwa... A, zresztą. Powiednia pora na jakieś zmiany. Mm. 5-1? Kiedy miał minęły dwie bramy? Tak marnowałeś swój czas. Ja teraz marnuję go. Idę. Jak ja mam wygrać, jak Moratę mam na ataku? Dziękuję za grę. Tak, to kończymy ostatni mecz w ćwierćfinale. Widzimy się w półfinałach. No dobra, no to panowie, pierwszy półfinał. Bardzo ciekawe zestawienie. Tottenham versus A ja wiesz, że taki był mecz z Bartkiem, przecież ja taki grałem, no. Tylko odwrotnie. Ciekawy mecz. Tutaj widać nie ma dominacji po żadnej ze stron. Raz atakuje Tottenham, raz Liverpool. Pytanie, kto zdobędzie pierwszą bramkę? Czuć tam chłodną atmosferę tutaj. Oj, kurwa, Perisic. Oj. Gorąco. Bardzo. Mocna presja. Oj. To musi w końcu skończyć się bramką, no taka wisi presja. W powietrzu ten gol, wisi w powietrzu zdecydowanie. MVP dla tego bramkarza. Jak on ratuje ten mecz, to jest niebywałe. Chyba zabił ten mecz. Chyba tak. No akcja... Ale no 2-0. Akcja turnieju chyba, nie? Taka klepka. Ładna była, no. I to jest za to, że mnie zajebałeś rok temu chyba na dzikiej lidze. Rewanż. Bayern München. Atletico Madryt. Kurwa, to Atletico pierdolone. No, ale czuję, że kurwa Damiana w finale to ja tak rozpierdolę za wszystkie te akcje i za to, że mówiłeś, weź że się może sobie jakieś, nie wiem, czarne stroje. Kurwa, jeżeli chodzi o granie w FIFA, a jestem w finale, widzisz, dotarłem na sam szczyt. O, tu jest moje marzenie. Tu stoi. Ja nie wykluczam, słuchaj, to jest to, co ze wszystkim, to jest historia. Ja mam takie po tobie wrażenie, jeżeli grałeś z Bartkiem cały czas, lekceważyłeś inne rzeczy na rzecz FIFA, a i tak ze mną przegrywałeś. Jeżeli ze mną teraz wygrasz, to znaczy, że twoja zmiana nie zachodzi tylko w kontekście życiowym, ale też w FIFA. Ja kumasz, tak, że po prostu utwierdzisz wszystkich w tym, że serio coś tam zaszło. A jeżeli nie, to znaczy, że wyobraź sobie, ja teraz... że grałeś więcej i nie przeskoczyłeś pewnego poziomu. Ja uważam, że to jest tylko mental. Mogłeś mieć na tamten moment mocniejszy. Uważam, że w finale... Że już mam słabszy, tak? Że już w 5 dni rozjebałeś mój mental. Nie, no jak? Poza tym jeszcze nie wygram tego meczu, kurwa. Daj mi grać. Pewny, co? Se strzelił, kurwa. No i jest ryż. Co jest, no kurwa? Przecież to są jaja, no. Tak się dałeś rozproszyć.
O! Jest. Wow! To są znaki. Damian nie strzelił 11. To pytanie, jak on chce strzelić z 25 metra, jak on z 11 nie strzela? Wow, potężny power shot. Na koniec. Z połowy, żeby... A no już się uda. Tak, żeby tak wiesz. Nie, żeby po prostu przeciwnik wiedział, kto oddał ostatni strzał. Oj, 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 ależ, no ta bramka naprawdę... Ta bramka turnieju, kurwa, no weź, co ty tutaj gadasz? Może ja dał się rozproszyć, ty. No, Damiana zabolało. No, i to masz teraz. Wiecie, ej, wiecie, co jest najlepsze? Pierdolicie na mnie w każdym meczu, wy się mnie tak boicie, kurwa, żem odpadł. O kurwa! O, nic się nie zmieniło. Po prostu Kuba pokazał, kto jest lepszym marketingowcem. Dobrze, znaczy, że firma idzie w dobrym kierunku. Nie wiem, bo się nie rozwijasz. Dobra robota. Dzięki. Szczery mecz o trzecie miejsce. Tottenham, ja pierdolę. Bayern. To jest pula nagród, tak? Tak, tak. Dorzucam do puli nagród, ale nie pozabijajcie się, bo tego jeszcze nie ma w sklepach. Za hat-tricka. Nikt nie powodował u mnie tego, że czujesz dostanę w pierną. Ja. Co? Kto jest niebieski? Ja. No jak? Ty jesteś biały. Niebieskim znacznikiem. Kurde, już 20 minut minęło? Jak się je tego batona, to jest się tak szczęśliwym, że czas zapierdala. Widać, że już o trzecie miejsce. Nawet strzałów mało jest, nie? Wyrównany poziom, strasznie. Tak teraz jak dwa bambiki się spotkają. A losowaliście drużynę, tak? No. No to Bayern jest bardzo dobry. Mówisz? Jak coś, jaki klub. No. Tam Lewandowski grał w Bayernie. Weź im coś podpowiedz jeszcze. Jak mi się coś przypomni, bo grałem 20 lat temu na podwórku. Chodzisz. I takie mam przebłyski. Dobrze ci idzie, dasz radę. Tak, zajebiście. Ale zajebiście, ja pierdolę. Lecisz? Stuprocentowa. Kurwa, ale gol, ale gol! Nie, no bardzo dobrze było. Podaj, dawaj! Mało brakło. Da się tego, co nie strzelił, usunąć z drużyny? Na przykład wymienić teraz? Da się. Tak. No to ja bym zmienił takiego typa. Ale to jest... O kurwa! On skończył wcześniej. Co?! O kurwa! Ja pierdolę! Co?! Kurwa! Ja pierdolę! Tak, tak, spalony, tak, tak, dobra, gramy, ja pierdolę. Kiedyś za naszych czasów to się szło na żwir, bramki były z patyków i się strzelało. Saker, jak graliśmy, to krew leciała i po prostu była to męska twarda gra. A tutaj chłopaki grają na padach i tak płaczą. Ja lubię takie zwroty akcji. Nie no. Teraz jakby Deja 2-1 wyszedł, ale ostatecznie oczywiście przegrał, ale żeby 2-1 było, to bym się jarał. O kurwa. Spokojnie, spokojnie. Ręka Boga. Dobrze! Co tu się odjebało tak? O kurwa. Ładnie no. Szwindel. Ja bym miał to ty musisz zrobić. Szwindel w chuj. Kto to zrobił? Musimy zresetować. Ja pierdolę, ale wstyd. O kurwa. Puszczam grę. Włącz ten. I ale pech, Damian, co? Yeah. Ale serio nie chciałem. Jebać. Oj, 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 nie, tego jednego to bym zmienił od razu. To ten sam ci psuje grę ciągle. Szkoda, że nie można być w FIFA sędzią, że na przykład trzecia osoba sobie gra jako sędzia. Ale o, dawaj! Wow. Yes!
mało osób to się przyda, o co? Dawaj, jesteś underdogiem, rozpierdol ich wszystkich. Ja myślę, że 2-1 będzie dla Day. Oj! Zaraz no co ty gadasz? To jest kier, to jest kier. Jaki zona typa w ogóle. Kier! Upomnie... Wychodził sam na sam chyba. Napisał punchline, ale nie skrystalizował się. O, tam nie było. Ojojoj! Ale cyca mu się odbiła. Ale tak, no ale mocy dalej, mocy dalej. Ojojoj, z tego coś będzie. Z tego coś będzie. O kurwa. O kurwa! Pierwsze kurwa! Rzut karny! Druga czerwona. Jeszcze jedno. No! Nie zasłużyłem na ten karny. Zaraz karne. W zasadzie to już. Panowie, trochę mało emocji. Damian, wymień 3 sytuacje, w których się pochylamy. Wyruchanie, sranie, zbieranie grzybów. Patryk, wymień 3 konsole lesie. Do gier. PlayStation 4, PlayStation 5. Oddawaj karnego. Damian, 3 rzeczy w gabinecie dentystycznym. Borowanie zębów. 3 rzeczy. Oddaj karnego. 3 rzeczy z rzepami, Kamil. Patryk, żartowałem. Lewo. Damian, 3 rybki akwariowe. Złota rybka, niebieska rybka i domera. Wymień 3 zalety twojego przeciwnika. Spokojne. Wymień 3 gry, w których gracze rzucają kostką. Brawo. Kto wygrał? Baszka. Myślę, że wiele było tutaj kontrowersyjnych sytuacji i ja chciałbym wnieść do organizatorów o to, że trzecie miejsce powinno być ex aequo. Odpowiedz sobie na pytanie, czy na takim pucharze było coś takiego. No nie, no przegrywa. Zasady są ruchome. Po tym, co tu się stało, było dobra, tak wiele niewyjaśnionych sytuacji. Organizatorzy rozpatrzą, ale jak na razie zostajesz trzecie miejsce. I daj nam finał, dziękujemy. Arsenal. Real Madrid. Ja nic nie chcę mówić, ale kolega dzisiaj od rana próbował mój mental bardzo pogrążyć, więc... Wiesz, na się okaże, czy mu się udało. Mówił, że całą noc o mnie myślał. Kromik. Dobra. Jak ten. Jeszcze raz powodzenia. Powodzenia. Wow. Zaskoczył. Tutaj tak. Podaj. Podaj, kurwa! Mówiłem, chuju, podaj! O, podaj. O, dobrze, no. O, kurwa. O, dobrze, no zakrzyw, no wreszcie jak mówiłem. Teraz prawy ruch. Nie. Jak coś, to piłka musisz przy nodze trzymać. O, no, a, kurwa, no, jeszcze no. Tylko tego mu nie powiedziałem. Byłby gol. I pada włączyć. Wow. O, kurwa! Właśnie nic nie mówiłem, żeby zobaczyć, czy sobie poradzisz, ale chyba jednak jeszcze trzeba podpowiadać. No i dobra, teraz po prostu strzelasz, nie? I będzie go. Bramkarz słaby. Paweł, myślę, że coś jest nie tak w twoich radach, ale nie wiem co. Właśnie, bo wydają się perfekcyjne, ale coś nie działa. Pomyśl, Kuba, pomyśl, no ale... Nożyce, mówiłem przewrotkę, ale te nożyce też ci siadły. Nie, bro, on nie strzeli. Jak coś w prawo wali, dobra, jednak nie. W lewo. Teraz prawo robimy wali. Akcję od bramki. O! Strzelamy... w drugiej połowie. Tak. Od razu odsiadka. Wybijamy w chuj ja bym... i tam ze dwa podania pod bramką jest strzał. Nie wiem, czy nie lepiej im wybić po prostu FIFA z głowy. Nie, najważniejsze, że swobodnie sobie teraz planujemy, nie myśl, co, nie co zrobić, na aferę. Wsiądzie coś. No i wybijasz? Jo, ja. Bo ja widzę, Zakrzywowi tak zależy, że on na pewno nie strzeli, więc to po prostu trzeba wykończyć. No i dobra, dawaj tego nale... O kurwa! O kurwa! Mati, wolniej, poczekaj, nie pchaj tak do przodu. No i po co tak? O kurwa!
Weszło! Pozdrawiela! Długie bramki! Najlepsza bramka! Naprawdę Zakrzew jest bardzo spięty, on nawet nie się... On się nie odzywa właśnie, to bardzo mnie to w środku kumuluje te emocje, a my sobie swobodnie gadamy, co zrobić, kombinujemy, nie? No to już po wszystkim możemy porozmawiać drużyna. O tym, co zaszło. I Zakrzew nas nie słyszy, nie wiem, doradzamy tak. Dobrze, on sam. Nie wie, on nie wie. Dobra, dawaj tego ze środku, no jeszcze raz. Ma sam, no sam się nie wie, to jest sport drużynowy. Wiesz, czasem się wkurzamy, ktoś powie coś za ostro, ale jednak jesteśmy... Ale wiecie, że hat-trick to są 3 gole jednym zawodnikiem. Tak, no i Winciuszem masz 2. Oj. Powiem wam, że dla mnie, dla laika, więcej się dzieje fajnych akcji. O kurwa! Nie! Ej, właśnie to powiedziałem, że więcej fajnych akcji się dzieje, bo może i rzeczywiście poziom jest niższy, ale jak fejmerowa, lepiej się to ogląda, ale fajnie, że jest 2-2. Dobra, ja myślę, że jednak nie jestem najlepszym selekcjonerem. Ja się zwalniam, weźcie sobie kolejnego. I leć! Leć! No czemu do prawej? Daj mu! Wiesz, no kurwa! Ale Bedeł, mów mu też, że dobrze coś robi, bo jeszcze się zamknie w sobie i nic z tego nie będzie. Tak, już wtedy w ogóle nic nie powiem. No, no ty nie widzisz, ty paj podaję do kogoś, nie rób tak. Bedeł, ja w przeciwieństwie do ciebie patrzę na radar czasami, więc nie muszę widzieć. Widać. Ten radar. Pokój ci radar w fizycznie. Dobra, pięknie, jest, mamy. Podaj do środka, podaj. Chodź, kurwa, dłużej myśl jeszcze. Jeszcze w to wierzę. Kończ to. Dobrze będzie. Ja no ale po chuj tak myślisz, że to jest. Dobra, dawaj tego na środku. Cyk, odegraj mu. No nie, kurwa, tak. Kurde, jak ja byłem selekcjonerem, to było 1-1. Zobacz, to będzie ta złota akcja. Wybiega ci powoli, nie podawaj jeszcze. Leć sam. Zajmę, chuj, kurwa. Strzelamy. Koniec. Nie ma. Pierdolę, ile ja sobie emocji, kurwa. Trzymałem, kurwa. Z lewej, z prawej pierdolą, kurwa. Ja pierdolę, tenże chujowo gram, tenże dobrze. Ten na spokojnie. Yeah! A to teraz powinien to kompletnie. Zostaw ten, nie możesz tak. No jak, tak robił? Nie, no na wręcza poprzednie miejsce. Ale już, kurwa, będzie stało. Typ ma 10 medali w ręku, a ja mu wręczam medal. Dobra. Gratulacje za uczestnictwo, ale i trzecie miejsce, więc zajebiście. Zapraszam, gratuluję Kuba miejsca drugiego. Za miejsce szóste. Tak, gratuluję. Miejsce piąte, zapraszam. Które masz? Siódme, niech będzie. To zajebiście. I miejsce 16. Przepraszam. Może być 16. MVP! Jeszcze Mati i Bartek. A Mati, zwyciężyłeś, także masz medal. Gratulacje. I Bartek z powem przyjdzie. Piękne uczucie podać z Pawłem normalną grabę. Bartek też grałeś? Tak, grałem. To super. Gratulacje jeszcze raz. Proszę, dostałeś bramkarza. Tak, ale dziękuję. Dziękuję. Drugie miejsce, Dzika Liga. Dostałeś buta. I gdzie mówiłem, dziękuję bardzo, że ten bucik wyląduje? Drugie miejsce. I najlepsza nagroda dla zwycięzcy, który już wziął sobie sam tą nagrodę, ale jeszcze tak... Oficjalne wręczenie. Pod publikę Szopka, gratulacje. No i możesz odejść. I best goal Dzika Liga. Niech widzowie wybiorą po prostu MVP i najlepszą przy najlepszego gola, nie? No dobrze. W komentarzach zapraszamy do głosowania i takiego krótki po prostu rozdanie nagramy do WK Dzika pewnie na vlogu.